dlaczego jest tak, że większość organizatorów turnieja CS-a, korzysta z Nvidia, nie z AMD? Wiesz co? Tak, bo AMD-ko nie było długi czas na rynku. I Nvidia też dobrze lokuje. Jak bym powiedzieć, jest Intel Extreme Masters. Intel żyje dobrze ze współpracy z Nvidią, a AMD już jest konkurencją dla jednego i drugiego. Na przykład rewolucyjne było chyba, jak pamiętam, rok temu czy dwa lata, że Fnatic przeszedł na AMD-ka jako pierwsza drużyna profesjonalna e-sportowa, jeżeli chodzi o grę. No, myślę, że to najważniejszą kwestię to poruszyliśmy, bo znaczy tutaj niektórzy mają uprzedzenie między kartami, po prostu Nvidia Radeona. Ale mi się wydaje, że jakoś właśnie ten AMD teraz się rozwinął bardziej, nie? Jak gdzieś po szkoleniu? Świetnie. Naprawdę dużo się dowiedziałem na temat komponentów komputera. Wiem teraz, czego potrzebuje taki profesjonalny gracz jak ja. Więc ogólnie w porządku. I czego potrzebuje gdzieś? Jak najlepszego sprzętu. Żeby mieć jak najlepszą wydajność i FPS-y. Wtedy można strzelać lepsze headshoty. Tak to działa. Jak szef tak powiedział, tak musi być. Tak. Tyle, nie? Więc ja nie mam nic do dodania. Fajne szkolenie i to wystarczy. Muszę też zachować na siebie niektóre rzeczy, bo to fajne informacje, które... To są fajne informacje, które wykorzystam po prostu nad przeciwnikami. Ustawienie na przykład AMD Radeona i wszyscy wiedzą, jak ja na przykład może wiem. Hard. Wolajcie. Daj ta sama w kończery. Daj, ja skończę, polecam. Ławka leży. Jeszcze, jeszcze gala snajper. Jeszcze jeden bit. Nice. A no, nie ma wejścia na tą galę, tyle mam do powiedzenia. Nie no, nie spodziewałem się ciebie, jak słyszałeś tylko. Ja od ciebie nie słyszał. Kasia. Wchodzę w turkę. Długie leży. Hiveno, 10 mapy. Rampa, że jeszcze rampa. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest! Uuuu! Ale szybko skończyliśmy te prace. Jak się to wygrało? Całkiem okej, okay, tylko warzywniak lekki. Ręce. A, witam! Halo, witam serdecznie! Z tej strony jako operator powracam ja, bo tutaj nowe twarze. Kurde. Witam, witam. Jesteśmy aktualnie w przerwie po treningu, zniszczyliśmy przeciwników dwa razy. Na kogo graliśmy się, bo nazwy drużyny. Na świetne drużyny z Brazylii. I świetnego zawodnika Gospodarowa. No. Ważne, że jak na pierwsze rozgrzewkowe daliśmy radę. Tak. Na takie potężne zespoły. A teraz jak Mariusz, zjemy, ale ładnie leżysz, jak taka księżniczka jesteś, w wiesz? W ogóle. Taka tak. Księżniczka. Tutaj pan, pan Sroka załatwił nam niesamowite monsterki. Witamy, witamy. Co tam Tomek? Widzę monsterki i od razu mordka się cieszy, nie? Jeden problem, nie ma bez cukru. Bez cukru by się przydały. No właśnie. No to gra w ataku muszę. Dobra, to jest zmiany. Buffy, Baniek. Nie. Baniek, chodź. Tomek, skakuj tu. No to świeca, ty chciałeś grać. Ja nie chciałem grać. No to ale grasz. To się nie umów to grać, to się chyba gra. Grasz ręką. Grupy na bramkę. Jakoś piłkę fajnie. Tak, lepszą. Wiedziałem, że tam sami czasami Polski leży. Polską. Jak ty dotrzymasz? Bo nie mam kurwa siły w ogóle w tym. No tak normalnie. Ja mam nadgarstki zbudowane. O, było, 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 było. Co tu się stało? Chcesz się na tym kartonach? Nie ma lepiej.
praca twoja. O! Mamy to! Gratulacje, gratulacje. Marko, co zaważyło na wygranej? Najlepsza obrona i najlepszy atak w obronie. Zgadza się. To dużo samobójstw, czyli Marko, ale ogólnie... Prawda. To były rykoszety, nie są ogólnie. Smoki. Dobra. O, to. Balkon sniper. Ja mam. Co? Środek BS-a spisała. Kable. Jeszcze za BS-em. Ja mam 1 HP za BS-em. Uwaga, plecy! Ja na auto skakuję. Plecy mam. Ale widziałeś? Brawo, brawo! No! Ale Acek, wow! Brawo, makaj się, fajnie. W takim razie mamy spokojny standard, na mi się proponuje zagrać. Idźmy na Apsy. Szpero do Apsów, skipujemy A. Bez żadnych smoków zakończę. Po prostu sobie wchodzimy kon i brzuch gale ci tylko. I okno. Asia! Jak dzisiaj forma? Dobrze, tylko zmęczony jestem, wiesz, po tym dniu. Pierwsza nówta, taka nie wyspali się. Ja pracowałem. W nowym otoczeniu czasami tak jest. Maniek chrapie, więc ciężko, muszę się przyzwyczaić. Ale spoko. Pierwsze praktywo było dobre. Pójdę troszkę gorzej, po obiadku się zmęczyliśmy. Obiadkiem. Ale potem też było ok. No a na ostatnie już mówię do Jentkera, żeby se pokolował, bo to byśmy trochę luźnie zagrali, nie? Tak było dzisiaj.